Witam Państwa bardzo serdecznie na podsumowaniu konkursu na palmę i pisankę wielkanocną ogłoszonego w ramach 7. Powiatowego Przeglądu Tradycji Wielkanocnych. Organizatorami konkursu są Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, wójt gminy Sosnówka Marcin Babkiewicz, Gminny Ośrodek Kultury w Sosnówce przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Sosnówce. Spotykamy się w tym roku w dosyć niecodzienny sposób. I z tego miejsca pragnę pozdrowić wszystkich tych, którzy oglądają nas w internecie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak Państwo wiecie, ze względu na wprowadzone od soboty 20 marca nowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w całym kraju, podjęliśmy decyzję o odwołaniu 7. Powiatowego Przeglądu Tradycji Wielkanocnych. Była to decyzja dla nas bardzo trudna, ale dla bezpieczeństwa i zdrowia przede wszystkim uczestników Przeglądu Pieśni Wielkopostnej uznaliśmy tę decyzję za słuszną. Mimo to udało nam się przeprowadzić konkurs. Konkurs na palmę i pisankę wielkanocną, który cieszy się co roku dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców powiatu bielskiego. W tym roku wpłynęło do nas 112 wszystkich prac. Prace niezwykle piękne, różnorodne, pomysłowe i bardzo starannie wykonane. Komisja miała naprawdę duży problem z wyłonieniem laureatów, ale udało się. I teraz pozwolę sobie odczytać protokół z posiedzenia komisji konkursowej. Protokół komisji konkursowej z dnia 17 marca 2021 roku. Konkurs na palmę wielkanocną. Organizatorzy 7. Powiatowego Przeglądu Tradycji Wielkanocnych w Sosnówce powołali komisję konkursową w składzie. Dorota Uryniuk, inspektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, przewodnicząca komisji. Anna Kazimieruk, kierownik Wiejskiego Domu Kultury w Dołhobrodach, członek komisji. Teresa Harasimiuk, dyrektor Gminy Biblioteki Publicznej w Sosnówce, członek komisji. Komisja zapoznała się z pracami konkursowymi w następujących kategoriach. Palma tradycyjna w kategorii indywidualnej, palma tradycyjna w kategorii grupowej i oceniła je w dwóch grupach wiekowych. Dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli. Działając w oparciu o zasady regulaminu konkursu, komisja wyłoniła laureatów i przyznała nagrody w następujących kategoriach. Grupa wiekowa dzieci i młodzież szkolna, palma tradycyjna w kategorii indywidualnej. Wyróżnienie Mateusz Sawczuk, zespół szkół imienia Władysława Stanisława Rejmonta w Małaszewiczach. Trzecie miejsce Wiktor Wiśniewski, szkoła podstawowa w Sosnówce. Drugie miejsce Magda Kowalczuk, szkoła podstawowa w Sosnówce. I pierwsze miejsce Albert Podgajny, zespół szkół imienia Władysława Stanisława Rejmonta w Małaszewiczach. Palma tradycyjna w kategorii grupowej. Zostało zgłoszonych dwie palmy. I drugie miejsce zajęła Ania Brodzka i Cezary Bujalski ze szkoły podstawowej w Motwicy. Pierwsze miejsce zajął zespół muzyczny przy szkole podstawowej imienia księdza Jana Twardowskiego w Chorodyszczu. Grupa wiekowa dorośli. Palma tradycyjna w kategorii indywidualnej. Wyróżnienie Krystyna Jagodzińska z Janowa Podlaskiego. Trzecie miejsce Marianna Kałdun z Korzanówki. Drugie miejsce Zofia Bobrycka z Janowa Podlaskiego. I pierwsze miejsce Jadwiga Jaworska z Drelowa. Palma tradycyjna w kategorii grupowej. Wyróżnienie Środowiskowy Dom Samopomocy w Słowatyczach. Trzecie miejsce Koło Gospodyń Wiejskich w Cieleśnicy. Drugie miejsce Koło Gospodyń Wiejskich w Rososzu. Pierwsze miejsce Zespół na swojską nutę z Zachorowa. Protokół komisji konkursowej z dnia 17 marca 2021 roku. Konkurs na pisankę wielkanocną. Organizatorzy 7. Powiatowego Przeglądu Tradycji Wielkanocnych w Sosnówce powołali komisję konkursową w składzie. Dorota Uryniuk, inspektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, przewodnicząca komisji. Anna Kazimieruk, kierownik Wiejskiego Domu Kultury w Dołhobrodach, członek komisji. I Teresa Harasimiuk, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sosnówce, członek komisji.
Komisja zapoznała się z pracami konkursowymi w następujących kategoriach. Pisanka wielkanocna wykonana techniką tradycyjną, pisanka wielkanocna wykonaną techniką współczesną i oceniła je w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli. Działając w oparciu o zasady regulaminu konkursu, komisja wyłoniła laureatów i przyznała nagrody w następujących kategoriach. Grupa wiekowa dzieci i młodzież szkolna. Pisanka wielkanocna wykonana techniką tradycyjną. Wyróżnienie: Julia Litwiniec z Piszczaca. Trzecie miejsce: Wenessa Świątek, Szkoła Podstawowa w Motwicy. Drugie miejsce: Artur Osiejuk, Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Rogoźnicy. I pierwsze miejsce: Julia Bujnik z Romanowa. Pisanka wielkanocna wykonana techniką współczesną. Wyróżnienie: Oliwia Spychel, Leśna Podlaska. Trzecie miejsce: Kamil Domański, internat przy zespole szkół im. Władysława Stanisława Rejmonta w Małeszewiczach. Drugie miejsce: Sebastian Jaros z Rzeszczynki, Szkoła Podstawowa w Sosnówce. I pierwsze miejsce: Wojciech Tymoszuk, Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Rogoźnicy. Grupa wiekowa dorośli. Pisanka wielkanocna wykonana techniką tradycyjną. Wyróżnienie: Emilia Wachulik, Szachy. Trzecie miejsce: Eugenia Karwacka z Dubicy Górnej. Drugie miejsce: Agnieszka Hryniewska, Mokre. I pierwsze miejsce: Marlena Harecka z Sosnówki. Pisanka wielkanocna wykonana techniką współczesną. Wyróżnienie: Bogumiła Koprianiuk, Mokre. Trzecie miejsce: Anita Jaroszewicz z Sajówki. Drugie miejsce: Teresa Jaroć, Wygoda. I pierwsze miejsce: Magda Wróbel z Zachajek. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy. O miejscu i terminie odbioru nagród poinformujemy Państwa telefonicznie. Korzystając z okazji, pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia na te nadchodzące święta Wielkiej Nocy. Życzę Państwu przede wszystkim zdrowia, spokoju i wytrwałości. Niech w ten trudny dla nas wszystkich czas zmartwychwstały Chrystus da nam nadzieję na lepsze jutro. Dziękuję Państwu za uwagę i mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli się już spotkać z Państwem na żywo. Do zobaczenia.